Dzień dobry Nordic Walkerzy. Z racji tego, że jutro wyjeżdżam na wyczekiwane wakacje, to postanowiłem się do Was jeszcze przed wyjazdem odezwać i zdać Wam krótką relację z postępów prac nad książką, a w sumie może nad książkami. No więc najnowsze wydanie Nordic Walking Razem wchodzi w decydującą fazę. To już jest po prostu, słuchajcie, ostatnia prosta do mety. Praktycznie mamy skończony cały skład, poza jakimiś tam detalami, no i poza chyba najtrudniejszym albo jednym z trudniejszych etapów, jakim jest zaprojektowanie okładki. Także walczymy tutaj z tym tematem. Jeszcze nic nie wiem, jak to będzie wyglądać. Jest pewien pomysł, ale chyba będzie trudny do zrealizowania. Zobaczymy. W każdym razie praca w RE, również praca w RE nad wznowieniem wydania sprzed 10 lat Nordic Walking dla każdego. Staram się, żeby to wydanie było odświeżone. No i tak jak wiecie, poprawiamy również dwa ostatnie rozdziały, czyli trasy do Nordic Walkingu, no i bazę instruktorów i grup treningowych w całym naszym kraju. Zgłoszenia od Was cały czas spływają. Jeśli ktoś jeszcze nie wysłał, a chciałby się w książce znaleźć, wyślij zgłoszenie jak najszybciej. Jak już też wiecie, jest ustalona data premiery, także już teraz nie mam miejsca na to, żeby spowalniać i odsuwać ten dzień w nieskończoność. Także mamy już tą datę, 16 września, to jest dzień, kiedy nastąpi premiera tej książki. Mam nadzieję, że się z Wami będę miał okazję spotkać w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, a dokładnie nie opodal Kazimierza. Wydarzenie powiązane z rajdem organizowanym przez Fundację Bezmiar z Puław, także w sumie spotkamy się po raz pierwszy w Puławach, a później w okolicy Kazimierza Dolnego, ale te szczegóły to już pomalutku będą do Was spływały i na pewno jeszcze o wszystkim się dowiecie, bo czasu jeszcze trochę jest. Tak czy inaczej, rezerwujcie sobie ten weekend 16-17 września. Myślę, że to będzie bardzo fajne wydarzenie sportowe, no i właśnie związane z tą książką. Dzisiaj jest czwartek, więc oczywiście przygotowałem dla Was też kolejną porcję ćwiczeń. Myślę, że lekko nie będzie, no ale macie na to z kolei tydzień luzu, ponieważ w momencie, kiedy będę na wakacjach, to nie będę się do Was odzywał. Trzymajcie się ciepło, odpoczywajcie również w wakacje, wysyłajcie fotki ze swoich wojaży i wycieczek, gdzie jesteście, gdzie chodzicie z kijami. Widzimy się już wkrótce. Życzę mi miłych wakacji, tak jak ja życzę Wam tych wakacji udanych. Trzymajcie się ciepło. Cześć.